Pierwszą miniaturą była złotoryjska stacja kolejowa. Prace trwały ponad 2 lata, ale jak mówią w mieście, opłaciło się. Autor Stanisław Zawadzki postanowił pójść za ciosem i dziś z dumą prezentuje kolejne dzieło. Tym razem mury obronne miasta. Skąd pomysł? Tak miałem jakieś takie natchnienie po zrobieniu stacji. Po prostu byłem w Kowarach, zobaczyłem, że w Kowarach mają takie właśnie dioramy, więc postarałem spróbować i zrobiłem. Pan Stanisław od prawie 45 lat prowadzi kółko modelarskie w Złotoryjskim Ośrodku Kultury. To już jednak nie te lata, co kiedyś, gdy do modeli ciągnęły całe grupy młodzieży, także dziewcząt. W sumie instruktor wychował kilkuset młodych miłośników modelarstwa. W tej chwili to jest tak sporadycznie, naprawdę się trafi na 6, może jeden pasjonat, bo tak to jest już w tej chwili, oprócz komórki to oni już nie za bardzo są tego. Ale jak już się trafi, to zostają. Zajęcia modelarskie w ZOKU trwają. Sezon właśnie się rozpoczął, jak zaznacza autor złotoryjskich dioram. Uczestnicy zdobywają medale w ogólnopolskich konkursach. Warto spróbować swoich sił.